where love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Siemanko wszystkim na swoim kanale. Otóż wiem, od dawna mnie tutaj nie było i za to was wszystkich przepraszam. Otóż niedawno, z tego co wiem i wy na pewno wiecie, była góra znów we Wrocławiu, na której ja się pokazałem i zrobiłem oto te zakupy. Co mogę wam powiedzieć? Zakupy może niezbyt jakieś tam duże, wymagające i tym podobne, ale chciałem wam o nich powiedzieć i je pokazać tym bardziej. Oto dwa terraria 1,20x20x40, czyli wysokie, typowo do nadrzędnych ptaszników. Góra, bok, wiadomo, wentylacja. W środku już, jak widzicie, tuba korkowa. Nie pamiętam, u kogo kupiona. Terraria same pochodzą z Terra Robson. Tak jak widać na wizytówce. Polecam faceta, tak naprawdę według mnie chyba, może nie najlepsze, może nie najgorsze, ale fajne wykonanie. Tu macie też, nie pamiętam rozmiaru, chyba 20x20x30 otwierane z góry. Razem za te terraria dałem 90 zł. Facet mieszka niedaleko koło mnie, produkuje je non-stop, więc polecam. Może jeszcze raz pokażę. Fajna wizytóweczka, za co idzie. Nie wiem, czy ten pan wysyła, ale na pewno odbiór osobisty. Macie wszystkie dane, na pewno możecie go znaleźć na internecie, bo już sprawdzałem. Co za tym idzie? Spotkałem oto tych panów i chyba nie trzeba o tych panów źle przedstawiłem. Oto tą parę. Nie trzeba ich przedstawić, Bantyftera, znani terraliści, a tym bardziej youtuberzy, którzy od niedawna też otwarli swój sklep internetowy, ale też nie tylko, bo spotkałem ich we Wrocławiu, gdzie tak naprawdę tylko u nich kupiłem 4 rośliny i żałuję, bo fajne mieli ozdoby, mało spotykane za roślinki, a tym bardziej za fajną rozmowę. Polecam ich. Dzień wcześniej można było już do nich napisać, zamówić tak naprawdę, co się chciało. Nie było problemu. Przy okazji, tak jak wcześniej pokazywałem, dostałem ich podpisy. Jestem zadowolony z tego. 4 roślinki, tak jak widać, stoją. Na pewno pójdę do jakiegoś właśnie terrarium. Chyba nawet do tego. No i co tutaj dalej? Włókno kokosowe, każdy zna. Ja kupiłem aż 2 paczki, jedną wam pokażę. Od Aletera, czyli www.aletera.pl. Cena widoczna. Wizytóweczka też, nie wiem, czy dobrze pokażę. Zazwyczaj to właśnie kupuję, między innymi mieszam z ziemią zwykłą. Jeszcze vermiculitem, wtedy fajne rośliny rosną. Tutaj, jak widzicie, kilka liści, czy bananowca, czy palmy. Mniejsza z tym, ale są bardzo duże. Ja wam powiem jedno, facet, też nie wiem, jaka to była firma, miał dość dużo ozdób też, kwiatów. No powiedzcie, zazwyczaj takie liście do tej pory widziałem za chyba 4-5 zł. Za każdą jedną sztukę z tych wydałem od 2, z czego jestem zadowolony. Bodajże później od Eurospiders, których oczywiście pozdrawiam, kupiłem oto tego samca Neoholotelinitrei Gold, dorosły. Ponoć niektórą panią, nie, kilka panią już w życiu przećwiczył. Zostało mu jakieś 2-3 miesiące życia, zresztą tak mi powiedzieli. Zobaczymy, czy się sprawdzi, bo też mam do niego samicę przed kopulacjami, którą właśnie będę chciał dopuścić. Co dalej? Bezbradę. Jak wiecie, tydzień wcześniej puścił na czarny piątek, tak naprawdę. Nie wiem, czy minus 50, chyba minus 30, jak dobrze pamiętam, na niektóre pająki promocje. Ja sobie kupiłem Ecclesiasticus, P. Ecclesiasticus. Fajny pajączek, ten chyba L2, L3, nie wiem, czy go dobrze zobaczycie, ale się będę starał. Nie chcę go bardziej przy... Dzisiaj widzę, pierwszy raz widzę, wyszedł. No i co, normalnie by kosztował 60, ja za niego zapłaciłem 45. Wydaje mi się, że cena fajna. U kogo jeszcze robiłem zakupy? U jednego pana, który mi się spodobał. I też właśnie, kurczę, nie pamiętam firmy, a mniejsza z tym. Cyrio Cosmos Perez Millesi. To jest chyba L2, L3. Nie wiem, czy tego pana tutaj zobaczymy, czy panią. O, jest tutaj takie malutkie. Nie wiem, czy go dojrzycie, w tym miejscu jest. No możliwe, że go zobaczyliście. Do tej pory po prostu ja go kupiłem, bo nie spotkałem się z tą nazwą. I później u tego pana kupiłem pseudo Camoris gigas. Tak naprawdę ptasznik nadrzewny. Tu jest L3, L4.
Czemu go kupiłem? Po pierwsze, ma fajne kolorki, możecie sobie sprawdzić. Jest bardzo dużo stron. Po drugie, tak jak widzicie, tutaj fajny pajęczynka. To jest tak naprawdę ptasznik, który no, dość szybko rośnie. Tak naprawdę chyba co miesiąc, jeżeli ma dobre warunki, czyli temperatury, odpowiednią wilgotność i tym podobne, to nawet co 4 tygodnie może przechodzić kolejne wilinki, więc no, kupiłem sobie takie dwie sztuki. O, tego panka będzie fajnie wyglądać. I co najlepsze, że gdzieś wyczytałem, gdzieś mi się trafiło, nie wiem, czy to będzie sprawdzone, czy nie. Dorosła samica dorasta do 4 cm, 4-5 chyba cm, samiec chyba do 3-4, jakoś tak. Ale samica już jest nawet w trakcie kopulować po roku, więc sobie zobaczcie przyrost. Więc tutaj no, zobaczymy, jak one będą się sprawdzać. No i co za tym idzie. Oczywiście, co mogę jeszcze dodać. Poznałem fajnego faceta, niedaleko mnie mieszka. Prowadzi swój Insta. Będą wszystkie dane podane pod filmem, który już niedawno, już niebawem wpuszczę na pewno. Do tego zaczął też dodawać filmy na YouTube. Nazywa się Marszali. Pozdrawiam Cię oczywiście. No i chciałem go polecić, gdyż do tej pory dodał dwa filmiki, stereoboxy, wartość 500 zł, przepraszam, jeszcze jakieś tam tańsze. Fajnie pokazuje, fajnie opisuje pająki, więc zapraszam, oglądajcie go, jeżeli chcecie i macie na to ochotę. No i co? Zapomniałbym o jeszcze jednym. W końcu dostałem, panowie i panie, oto taką podkładkę. No chyba wiecie do czego to. No właśnie, do piszurek. Tak, tu się mieści 70 piszówek, koszt 12 zł. I teraz się zastanawiam, czy tak naprawdę mogę sobie to przeciąć o, w ten sposób. Jedno na drugie położyć. Nie wiem, może ktoś ma coś takiego. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. A ja już pozdrawiam. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zapraszam. Łapki w górę. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie kanał. No i tyle. Zapraszam do następnego odcinka. A już niebawem. Zobaczymy, co mi się tam znajdzie. Do zobaczyska.